Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magusiu. No i spróbujemy sobie tutaj kliknąć jeden loszek, zamkniemy pupilę i ogólnie dzisiaj pogadamy. Dzisiaj jest taki odcinek pogadankowy, dlatego że zrodziły mi się w głowie wielkie plany co do serwera EU15, który wyjdzie pewnie za jakieś półtorej miesiąca, góra dwa miesiące. No i dzisiaj wam o tym opowiem. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Piszcie komentarze, czy wy planujecie grać na serwerze EU15. Jeżeli tak, to w jakim stylu? No i oczywiście, czy będziecie grzybić? No to generalnie chodzi w jakim stylu. No i jaką klasą postaci? Jestem ciekaw, no bo serwer EU15 to jest kolejny okrągły serwer i na pewno będzie cieszył się dużą popularnością. Także piszcie w komentarzu, jakie są wasze plany. Ja zaraz przejdę do moich. No i oczywiście pamiętajcie, żeby kupować grzybki z kodem Neutral. Wszystko macie napisane w opisie postaci, ewentualnie na tym banerku nade mną. Znowu nagrywam troszeczkę wcześniej rano, no ale mimo wszystko jakoś damy radę. Zanim przejdziemy do planów, to może szybko o magusiu, dlatego że nasz maguś w tym momencie ma już prawie 564 level, także tutaj no powiedziałbym, że szybkim tempem, dla was może szybkim, bo ten maguś na kanale pojawia się raz na kilka miesięcy, no ale ja tutaj codziennie, sumiennie gram, no i wolnym, naprawdę wolnym tempem zbliżamy się do poziomu 600. Mamy ogólnie na jeden loszek w miarę fajne procenty i może nam się go uda dzisiaj ubić, natomiast zanim do tego przejdziemy, to oczywiście zrobimy sobie arenkę, z racji tego, że wiadomo, mamy tutaj, no jak ubijemy loszek, to dostaniemy level, no a im wyższy level, tym mniej expa ze wszystkiego, więc taką arenkę dobrze jest zrobić wcześniej, żeby tego expa stracić mniej, a w zasadzie w ogóle nie stracić. No i co, jeżeli chodzi o magusia, to nagrywam nie bez powodu z niego odcinek. Po pierwsze właśnie, no mówię, mamy tam jakieś fajne procenty na lochy, to jest pierwsza sprawa, no a po drugie, dzisiaj zamkniemy pupilę. To już jest druga postać, na której zamkniemy te pupile. Pierwszą był zabójca. Zabójca z dość dużym wyprzedzeniem, dlatego że no prawie miesiąc wcześniej zabójca te pupile zakończył. No ale to już tłumaczyłem, że na zabójcy bardzo często ogrywałem Elevator na ciastkach. W ogóle Jezu, jak my tu przegrywamy. Bardzo często ogrywałem Elevator na ciastkach. Co za tym idzie, miałem dużo tych owocków do pupili. No i po prostu sobie nadrobiłem. To też jest dla was, powiedzmy, taka, nie wiem, wskazówka czy jakaś tam porada dla największych tryhardów, że jednak ogrywanie na ciastkach Elevatora, czyli tym tej przekąsce, która tam mnoży nagrody za przeciwników w Elevatorze, jest to bardzo opłacalne, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o naszego maga, no to wyszedł on tutaj 9 lipca 2021 roku, w sensie wtedy serwer miał swój start, swój początek i wtedy założyliśmy postać. No a tutaj na zabójcy ten start był 8 października 2021 roku, czyli prawie 3 miesiące później, no a pupile zakończyłem prawie miesiąc wcześniej na tym zabójcy. Więc no mówię, ogrywanie Elevatora na ciastkach bardzo dużo daje. No i teraz tak, jeżeli chodzi o magusia, no to mówię, prawie 564 level, gemiki średnio po 1900, mamy tutaj, jeżeli chodzi o nasze statystyki, to już łącznie 125, prawie 126 tysięcy podstaw, więc te podstawy bardzo, bardzo mocno nam rosną, już w tym momencie bardzo dużo golda dziennie zarabiamy. Dziennie teraz taki zwykły dzień to ja zarabiam, no tak od 200 do 250 podstaw, coś koło tego, więc no oczywiście gram tutaj pod golda. Tak więc tego golda idzie naprawdę, naprawdę dużo wycisnąć już na tym levelu. No i co? I tyle. Powolutku to idzie, bardzo powolutku, ale no wiadomo, jakoś tam zbliżamy się do tego upragnionego 600 levela, już niebawem. Dobrze, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to mówię, oczywiście aura już maksymalna, to już mamy skończone. Tutaj no lożki, no to też został nam tylko taka mroczność sobowtórów nam została, no i oczywiście góra Olimp, no i na poziomie 600 grota potworów się odblokuje. Do pupili zaraz przejdę. No ale tutaj w zasadzie to już mamy praktycznie wszystko pokończone, tak na dobrą sprawę. Jedyne co teraz robię, to zbieram itemki, te itemki oddaję do wiedźmy, na tym też farmię oczywiście statystyki, bo nic mi tutaj nie pozostało. Itemy ulepszone razy 20, więc też jeżeli chodzi o kowala, to no nie potrzebuję już za bardzo surek, zobaczcie, one mi się odkładają tak naprawdę, mimo że już nic nie robię w kierunku tego, żeby te surki leciały. No do wiedźmy mówię, codziennie oddajemy coś, no i tyle, nie? I powolutku się to rozwija, podziemie zmaksymalizowane, w sensie już ulepszone na maksa, twierdza tak samo, w sali chwały tak wygląda w tym momencie serwer. Najwyższy level tutaj 582, czyli 19 leveli przewagi ma nad nami Jurik, więc on no tutaj najszybciej wbije ten poziom 600, więc tak to po prostu wygląda, tak wygląda ten maguś, ale my oczywiście powolutku swoim tempem
również dążymy do tego, żeby tutaj jak najszybciej ten 600 level wbić i żeby się po prostu rozwijać, bo to jest moja najmocniejsza postać, najstarsza postać nigdy w życiu, nawet zanim jeszcze nagrywałem Shakesa, nie doszedłem do takiego etapu w tej gierce, więc no jest to postać na pewno sentymentalna, no i też na serwerze W50, nie? Czyli jednym chyba z najmocniejszych serwerów w historii. Dobrze, jeżeli chodzi o pupile, to tak jak mówię, wczoraj, już wczoraj mogłem to zrobić, ale wczoraj już wam nagrałem chyba 2 albo 3 odcinki, w ogóle od piątku to wam wrzuciłem chyba 6 odcinków, także ostatnio sporo się działo na kanale. Także dokładnie 12, dzisiaj mamy 13, 12 sierpnia można uznać za datę właśnie ukończenia tych pupili, bo już wczoraj mogłem nakarmić wodę, już do maksa, tylko woda mi została, bo zobaczcie, no inne środowiska są już nakarmione w pełni, od paru dni, od paru tygodni tak naprawdę karmiłem tylko i wyłącznie wodę, no i już wczoraj ją mogłem nakarmić na 200, ale chciałem to zrobić tak wiecie, symbolicznie na odcinku, więc zróbmy to teraz, uznajmy, że jest 12 sierpnia, cyk, cyk, cyk. No i pięknie. I mamy wszystkie pupile wykarmione. Kolejna postać ze skończonymi pupilami. Teraz tylko codziennie robić ataki i już się tutaj niczym nie musimy przejmować. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. No i co dalej, ktoś by mógł zapytać, no bo oczywiście pewnie nie wiecie. Teraz po prostu odkładanie owoców, zbieranie tych owoców. No i na poziomie 632 będziemy tutaj używać wyciskarki. Będziemy robić podki. Każda podka kosztuje 10 milionów zrobiona tutaj u wiedźmy. Właśnie na tym poziomie 632. Czyli każda podka nam daje statystyki, więc ja to wszystko będę robił, może nawet zrobię to na odcinku, posprzedaję sobie oczywiście te poteczki, no i zobaczymy, ile statystyk uda nam się z takich głupich potek wycisnąć, bo pewnie troszkę tego będzie. No i co? Tyle jeżeli chodzi o Magusia, nic tutaj się nie dzieje, po prostu codzienne farmienie statystyk przede wszystkim, bo to idzie już bardzo szybko, no i oczywiście jakieś tam powolne farmienie levela. Tak to wygląda na naszej najmocniejszej postaci. Przejdźmy sobie teraz do lochów, dlatego że mówię, na Aresa mam w miarę fajne procenty, on tutaj ma odporność na ogień, no my mamy runki, zobaczcie, my mamy zimno, Barbar ma błyskawice, tu są błyskawice i Kunegunda ma ogień i ja nie wiem, czy mi się nie zamienił z Barbarem, szczerze mówiąc. Zróbmy sobie tak, teraz w ogóle się strasznie dziwnie na tym nowym interfejsie zamieniam właśnie te runy, więc tutaj zrobimy tak, zrobimy cyk i sobie pozamieniamy, dlatego że Kunegunda w walce z wojownikiem no chyba nam się bardziej przyda aniżeli właśnie jakiś barbar, więc tu damy błyskawice, a barbar niech ma ten ogień. Dobrze, i lecimy do lochów i zobaczmy, czy uda nam się tego Aresa pokonać, mam taką nadzieję. No i przechodząc płynnie do tematu serwera EU15, no to właśnie teraz nagle losowo odpaliliśmy gildię na serwerze amerykańskim. Nie był to zbyt wymagający serwer, jak się okazało, gildia naprawdę póki co przynajmniej się udała, fajnie to wszystko wygląda i tak dalej. No i troszeczkę powiedzmy poniosło mnie to do tego, żeby również na serwerze EU15 zrobić gildię polską. Gildię polską dla grzybiarzy. Serwer EU15 jest okrągły, ja gram na okrągłych serwerach. Od dawna mówiłem, że będę grał właśnie na tym serwerze. Wiecie co, jeszcze może procenty sprawdzę w międzyczasie. No i tak naprawdę będzie to druid oczywiście, tak jak już wam obiecałem, bo tylko druida nie mam w tym momencie, więc będzie to druid, będziemy sobie grać druidem. No i co mogę dodać? Tak naprawdę pomysł gildii, okej, na Aresa mamy 0.44. Pomysł gildii powstał wczoraj na streamie, a dokładniej chyba 2 albo 3 dni temu już mi się coś zaczęło kiełkować w głowie, bo zacząłem się rozglądać za jakąś gildią polską na serwer właśnie EU15. Wiecie, no zazwyczaj jest tak, że jak powstaje jakaś mocna gildia, to ja się też o tym dowiaduję, bo do mnie ludzie piszą, jak wiedzą, że będę grał i tak dalej, to po prostu się odzywają i informują, że hej, robimy gildię, mocne osoby, czy chciałbyś dołączyć. No a w tym przypadku tak nie było. Do serwera EU15 zostało, mówię, z 1,5 miesiąca, góra 2 miesiące, no a nikt do mnie nie pisał, więc zacząłem sam się rozglądać, no i faktycznie jako takiej stricte polskiej gildii za bardzo na serwerze EU15 nie ma. Nikt nie robi takiej mocnej polskiej gildii, nic się o tym nie słyszy, no totalne zero. No i właśnie, teraz przychodzę ja, który zdecydował się, mając teraz, no tak jak już wam tłumaczyłem, przed gildią na serwerze amerykańskim, mam teraz dużo czasu, głównie go poświęcam właśnie na Shakesa, na streamy i tak dalej, więc dlaczego by tego nie zrobić? Tak naprawdę, o kurde, jak nam szybko padło, tak naprawdę teraz do grudnia tego czasu będę miał naprawdę, naprawdę sporo, więc dlaczego by takiej gildii nie zrobić, skoro i tak nie ma żadnej polskiej, zrzeszyć wszystkich najmocniejszych Polaków do tej gildii i po prostu spróbować coś fajnego ugrać na tym serwerze, bo na pewno będzie tworzył gildię Tuny, czyli niemiecki twórca, myślę, że chyba z Sombej będzie coś tam tworzył, no a fajnie by było, wiecie, troszeczkę namieszać i chociaż takie top 3 jako polska gildia wbić. Także informacja dla was, będę tam grał druidem, będę tam grał na grzybach, będzie to kolejna postać, z której będę robił serię.
No i oczywiście jeszcze do tego dojdzie gildia. Zaraz obejrzymy tą walkę, tylko ja jeszcze sprawdzę procenty na kolejny loszek, czy w ogóle jest sens klikać. Myślałem, że troszkę dłużej nam to zajmie, szczerze mówiąc. A, Poseidon już jest not possible. No to niestety będę musiał gadać w tle po prostu. Będę tam grał, mówię, będę tam grał druidem i po prostu będziemy tam grać long term, na tryhardzie, na grzybach, będzie z tego seria. No a jeszcze dodatkowo do tego dojdzie tworzenie gildii. Jakie są wymagania do gildii, tu wam od razu powiem. Dwa duże pakiety co najmniej na start, czyli dwa pakiety po 400 zł. Oczywiście pakiet startowy, twierdzę, no o tym chyba nie muszę mówić. No i tak naprawdę tyle, to na taki dobry początek. To będzie gildia dla krzybiarzy, będzie gildia no już z o wiele większymi wymaganiami niż ta gildia na serwerze amerykańskim. Też nie bez powodu, z dużym wyprzedzeniem o tym mówię, informuję, zapowiadam, żebyście też właśnie przemyśleli to sobie i ewentualnie się zdecydowali. Tak czy inaczej zapraszam każdego. Każdy, kto planuje grać na EU15, na tryhardzie, planuje grzybić na tym okrągłym serwerze, coś chce osiągnąć, jest Polakiem, bez wyjątków, naprawdę. Tutaj, czy się w przeszłości przecięliśmy i się nie lubimy, czy tam mamy do siebie jakąś zwadę, czy nie wiem, cokolwiek, nie ma to znaczenia. Chciałbym zrobić, zrzeszyć w zasadzie całe polskie community, dlatego mówię o tym z wyprzedzeniem, które planuje grać na EU15 na tryhardzie, planuje po prostu grzybić i planuje tam, chce coś osiągnąć na tym serwerze, właśnie żeby stworzyć polską gildię. Ja tą gildię będę zakładał, bo z tego co mówię, nikt się tego nie podejmuje, ludzie są raczej tacy niechętni, ale to nic nie znaczy, że ja tam będę miał koronę. No bo oczywiście gildię będziemy tworzyć jako całe 50 członków, nie będzie żadnego, nie wiem, broń Boże, wywyższania się czy czegokolwiek, żebyście też sobie o tym nie myśleli. Także no, zapraszam serdecznie, jak nagram ten odcinek dzisiaj, to zabieram się do zakładania Discorda gildyjnego już. Jeżeli ktoś jest chętny, ktoś jest zdecydowany, że gra na EU15, że kupuje minimum dwa duże pakiety na start, że będzie kupował oczywiście wszystkie pakiety, startowy, twierdzy, podziemia i tam kolejne, że będzie po prostu grzybił na tym serwerze, nie tylko trzy paski na Gryfosmoku, ale troszeczkę więcej da od siebie, to niech do mnie pisze na Discordzie. Dlaczego na Discordzie? Dlatego, że na Discordzie po prostu jest o wiele łatwiej. W sensie takim, że no od razu ja was dodam na serwer gildyjny, jak będę coś potrzebował od konkretnej osoby, to będę po prostu na tym serwerze miał tych ludzi, będę wiedział jak się odezwać, kontakt jest łatwiejszy, wydaje mi się, niż w gierce, tak więc no Discord też jest wymagany. Piszcie do mnie wiadomości prywatnej na Discordzie, jeżeli jesteście chętni, ja was dodam i wszystko tam już dogadamy. Będę sprawdzał oczywiście, czy aby na pewno wszyscy załadowali grzyby, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś tam powiedzmy na gapę wejdzie do tej gildii, ale to już oczywiście w trakcie trwania prerejestracji będę sprawdzał. No i ogólnie, no mówię, trzeba coś dać od siebie, trzeba się postarać, żeby w tej gildii być, bo chciałbym ja i myślę, że pozostali członkowie, którzy będą chętni, chcieliby po prostu coś w tej gildii osiągnąć, a do tego nam jest potrzeba 50 zgranych, mocnych osób, które wiedzą o co chodzi w gierce. No bo bez tego raczej będzie ciężko na tak mocnym, wydaje mi się, serwerze, jakim będzie EU15, cokolwiek osiągnąć. Także mówię, zapraszam serdecznie, też przed EU15 szykuje się coś fajnego dla mnie jako twórcy, tu wam jeszcze nie będę zdradzał co niektórzy się mogą domyślać, także też to będzie fajne takie uhonorowanie tego, więc zapraszam, po prostu zapraszam, grać tam tak czy inaczej miałem, no bo wiadomo, to jest serwer okrągły, nie mam jeszcze tego druida, w końcu zrobię tego druida, może się uda, że ten rework druida i naprawienie go wejdzie jeszcze przed EU15, byłoby super, bo to by było idealne, żeby po prostu sobie tam zacząć tym druidem, w sensie nawet jakby on nadal był zbugowany, to i tak nim tam zacznę, żeby nie było. No i po prostu mówię, coś fajnego dla mnie tam wejdzie przed startem tego serwera, jako twórcy, okrągły serwer, kolejna seria, kolejna postać, long term na grzybkach, będziemy cisnąć. I tyle, i tak naprawdę tyle z mojej strony, więc jeżeli podsumowując, kupujesz minimum dwa duże pakiety, czyli dwa pakiety po 400 zł, ogarniasz giereczkę, chcesz tam grać long term, chcesz spróbować podbić ten serwer, czy to jako jednostka, czy również razem z gildią, masz jakieś plany co do tego serwera, dużo osób planuje grać na okrągłych serwerach, to odzywaj się do mnie w wiadomości prywatnej, na Discordzie. Jak już jesteś zdecydowany, no czasu jest jeszcze sporo, ale kilku graczy na przykład na serwerze amerykańskim straciłem, potencjalnych, którzy byliby u mnie w gildii, przez to, że bardzo późno zapowiedziałem to, że robimy tą gildię, sam się w sumie dowiedziałem dość późno, że ją robię w ogóle, więc no na tym EU15 chcę to zrobić z wyprzedzeniem, wiem, że dopiero co wystartował serwer EU14, ale no właśnie przez to, żeby mieć dużo czasu, żeby ludzie się jeszcze zastanowili i tak dalej, no to tak wcześnie ten film powstaje.
Jak macie jakieś pytania, to śmiało w komentarzu. Jak macie jakieś plany co do EU15, to również piszcie w komentarzu. Chętnie sobie poczytam. No i tyle, i tak naprawdę tyle. Nakarmiliśmy tego pupila. Mamy już tutaj maksa, wszystkie jedzonka. Oprócz tego, tak jak wam wspomniałem, loszek pokonany. Na obydwa lochy, które mam teraz, mam not possible, więc już tutaj znowu przez kilka miesięcy na tym magusiu pewnie nic nie ruszę niestety. Ale Aras nam padł, kolejna tam cegiełka, kolejny kroczek może bardziej do przodu. No i tyle. I chyba wszystko, co miałem na tym odcinku zrobić, to zrobiłem. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Subujcie z dzwonem, kupujcie grzybki z kodem Neutral. Kciuka w górę zostawcie, piszcie te komentarze. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. I chyba wszystko ode mnie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do gildii jeszcze, nie jesteście pewni, nie jesteście przekonani, chcecie się o coś dowiedzieć, to śmiało w komentarzu albo do mnie w wiadomości prywatnej na Discordzie. Zawsze możecie napisać, ja zawsze odpisuję i po prostu tam się ewentualnie jeszcze dowiedzieć, abym wasze wątpliwości rozwiał. I zapraszam serdecznie każdego, bez wyjątku. Każdego, tak jak już powiedziałem, bez wyjątku zapraszam, bo fajnie by było mocną polską gildię stworzyć. No a wydaje mi się, że żeby taką gildię stworzyć, no to jednak nie może być żadnych podziałów, czyli musi być to gildia ponad podziałami. Wiadomo, nie każdy się musi lubić, nie każdy się musi, nie wiadomo, tam pieścić ze sobą, ale byleby się szanować i po prostu razem ponad podziałami jakąś fajną gildyjkę zrobić i o coś zawalczyć na tym serwerze EU15. Byłoby miło. Tyle ode mnie. Raz jeszcze pięknie wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!